Władysław Hasior, Stworzenie Świata to jedna z najważniejszych wystaw w historii Jeleniogórskiego Biura Wystaw Artystycznych. Prace nad nią trwały blisko 2 lata. Pokazujemy tutaj nie tylko rzeźby, asemblaże, obrazopodobne, bo takie nazywał Hasior. Nie są to zwykłe obrazy, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. Wszystkie są montowane z różnych fragmentów, z okruchów rzeczywistości. Uważany jest on za jednego z najwybitniejszych polskich artystów. Jego prace po dziś dzień budzą skrajne emocje i zmuszają do myślenia. Jest prekursorem nie dość, że pop-artu, to świetnym realizatorem właśnie nowego realizmu, który po socrealizmie jednak wkroczył za tą żelazną kulturę i pojawiał się w polskiej sztuce i właśnie Hasior to bardzo pięknie pokazywał. Prace, choć na pierwszy rzut oka surrealistyczne, są swojskie i takie nasze, po prostu polskie. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie. On czerpie z naszej takiej małomiasteczkowej kultury, z kultury jarmarcznej, z kultury takich cudowności, bardzo mocno związanej z religijnością. I we wszystkich tych pracach to jest. Artysta się nie starzeje, albo my znowu popełniamy te same błędy. Historia zatoczyła koło. Dalej są wojny, dalej jest niezrozumienie, dalej jest potworny konsumpcjonizm. O tym wszystkim mówił Hasior. Także się nie postarzał, albo my żadnych wniosków nie wyciągamy. Mało kto pamięta, że Władysław Hasior zajmował się także fotografią. W ciągu swojego życia zrobił ponad 20 000 zdjęć. Na jeleniogórskiej wystawie obejrzeć można 70 zaskakujących ujęć współczesnego mu świata. On jako twórca tego swojego własnego świata sztuki wybierał z rzeczywistości jakieś takie zupełnie niezwykłe miejsca, takie odklejone od rzeczywistości, od normalności, i fotografując je, anektował je do tego swojego własnego świata sztuki, i wszystko razem to jest właśnie świat Hasiora. Wystawę oglądać można w BWA do 29 października.